What did they expect? This. No dobrze, witam was. Cofnąłem się specjalnie w czasie tylko po to, aby nagrać ten film, a mianowicie cofnąłem się do roku 71 tylko po to, aby zagrać tym cudownym czołgiem. To było pół ironicznie, a dlaczegoż to? Bo pancerz ma fajny, 80 mm kompozyt, czy tam, a nie, przepraszam, 205 mm kompozyt plus płyta o grubości 100, no będzie wychodziło mniej więcej 200 mm, dodaję 400 mm pancerza. Dolna płyta cieniuteczka, w końcu to rosyjska maszyna i znana już z każdego MBTK-a rosyjskiego karuzela spierdzielenia, czy bardziej wulgarnie, każdy wie jak, każdy inaczej na to mówi, ja na to mówię po prostu automat ładujący albo karuzela, nie? To jest wersja długoładunkowa, czyli ładunek jest dłuższy niż sam pocisk, już pokazuję. To jest pocisk. To wlatuje do czołgu. A to jest ładunek. Ładunek, no. Najpierw wchodzi pocisk z tyłu, potem wchodzi ładunek. Wystrzeliwuje się pocisk. Pocisk, znaczy Boże, ładunek wychodzi tyłem, spada na dół i wychodzi dołem czołgu, tam gdzie jest klapa. W T-72 wychodzi to wszystko górą. Z tyłu jest taki otwór i wychodzi, i tam jest krótszy. Ma też fajne klapy, które wystarczy, że weźmiemy tak. Analiza osłony, Niemcy, Leopard L-44, DM. DM-13 i teraz przycelujmy gdzieś. Tu będzie przebicie, jak wiadomo, bo klapy nie straciły, nie zmniejszyły energii kinetycznej, ale już jak ustawimy tak bardziej, o tak. A nie, to pod kompletnie innym kątem. O. Pod takim kątem. Wejdzie w amunicję. No to oczywiste, ale weźmy sobie jakikolwiek może wyrzutnie ATGM-ów. KPZ tak chciałem. O, KPZ. Rakieta. O, tu ustawmy. Nieprzybity. Ładunek wybuch, ale na gąsienicy. A co jeżeli weźmiemy coś, co ma tandem? BMP-2M. To. No to tutaj już nie ma, zlituj się. Przejdzie, ale tylko w miejsce, gdzie było celowane. I wyłączę ten głupi filtr, bo kurna, wejdź. Kurna, wyłącz ten filtr. To wróciłem z powrotem. Plus, mam jeszcze dwie maszyny. BMP-3. Moja ulubiona maszynka. ZS-37-2. Jeszcze dodatkowo. Jakie uzbrojenie ma ten czołg? Stokowo dostajesz hita, który da sobie radę z większą ilością pojazdów. Potem odlokowujesz stalowy gwóźdź, który daje radę, nawet Abramsa przebijesz spokojnie, nie w dolną płytę, tylko w łączenie się tego. O, mechanizm obrotu wieży, tego co szukałem, jest M15 i M22. M22 ma lepsze przebicie pod kątem, ale ten ma ogólnie lepsze przebicie. Także musisz wybrać. I nie masz dalmierza laserowego, masz tylko zwykły dalmierz.
co jest pewnym utrudnieniem, bo Leopard L4-4 i A5 ma już damage laserów. Będziesz na pewno cierpiał na aptierach, bo twoja wieża nie wiadomo ile ma pancerza. No, wieża wytrzyma, ale twój kadłub nie wytrzyma. No dobrze. To lecimy do bitwy. Zobaczmy, jak to
Chyba na jednej bitwie zdążycie ogarnąć, jak się gra tą maszyną, a w zasadzie po wielu innych i złożeniu tych wszystkich w jedną całość. Tego pojazdu nie będę omawiał, bo to jest cudo. Teraz za bardzo nie wiem, co zrobić. Bo trudno to nazwać gameplayem. Mogę zrobić tak. Pociąć to wszystko, skleić, a potem dać na końcu to, jak zrobiłem po prostu rozpierduchę całego ich spawnu, po tym jak się wkurzyłem. I chyba tak zrobię. No to nawet będzie dobrze wyglądać, przynajmniej tak w mojej głowie. Mówiąc na koniec o tym pojeździe, to będzie twój najlepszy wybór jako pierwszy MBT. Dlaczego? Bo tak. Niby pierwszego MBT-ka Rosjanie dostałem tu. No ale to nie jest MBT, to jest czołg średni z dwuosią stabilizacją, albo Early MBT. To też. To prawie taki MBT. No generalnie to jest MBT, ale komu by się chciało odblokowywać jako na nowo, jak możesz, nie wiem, T-72. T-10A, T-10M nie jest w ogóle czołgiem średnim, jest czołgiem ciężkim, a potem dostajesz to. Co łączy wszystko, co powinien mieć MBT. No, porównajmy sobie. Co ma XM83? Czy ma dużą prędkość? Ma. Czy ma mocny silnik? Jak cholera. Czy ma pancerz? Absolutnie go nie ma. Czy ma działo? Ma działo. Czy ma to co. Czy ma laserowy dalmierz? Ma dalmierz laserowy. Czy ma PDS-y? APFSDS albo gwoździe? Ma. Ale czego nie jest dobrym MBT-kiem na początek? Bo nie ma pancerza. Czy M48 Super jest dobrym MBT-kiem? Zobaczmy. Czy ma prędkość dobrą? Powiedzmy. Czy ma pancerz? Tak średnio bym powiedział. Czy ma pancerz zewnętrzny? Absolutnie go nie ma. Czy ma osłonę przeciwkumulacyjną? Ma. Czy ma dalmierz laserowy? Ma. Czy ma gwoździe? Ma. Czy ma noktowizję? Tak, a nawet termo. A dlaczego nie jest dobrym MBT-kiem? Bo nie ma dobrej maksymalnej prędkości pancerza. Czy Chieftain jest dobrym MBT-kiem? Zobaczmy. Pancerz? Absolutnie. I to w każdym możliwym miejscu prócz dolnej części czołgu. Czy ma dobrą prędkość? Nie. Czy ma mocny silnik? Ma. Czy ma dobre działo? W miarę. Czy ma gwoździe? Ma. Czy ma termo? Ma. Czy ma dalmierz? Ma. A dlaczego nie jest? Bo nie ma dobrej prędkości. Także. A co ma T64A? Czy ma pancerz? Ma. Wewnętrzny? Ma. Ma. Czy ma mobilność? Ma. Czy ma mocny silnik? Ma. Chociaż i nie. Czy ma gwoździe? Ma. Nawet jako pierwsze odblokowane. Za drugie. Czy ma Nocto? Ma. Czy ma dalmierz laserowy? Nie ma, ale ma dalmierz zwykły. Co to oznacza? To jest dobre MBT. Na początek. Na pewno jak to wszystko złożę, zauważysz, że to nie tylko ta cała gra nie zależy tylko od ciebie, bo zależy też od tego, czy ślimak ci powie, słuchaj. Kupiłeś KA50, to ci dzisiaj damy błogosławieństwo. No, to tak działa ta gra, nie? I zależy, czy jesteś wkurzony, czy nie. Jak ja się wkurzę, to w ogóle jak rozwalam wszystko. Także, no. Jeszcze się do paru rzeczy muszę przyzwyczaić, jak na przykład ten wielki, jak cholera magazyn amunicyjny, który gdziekolwiek strzelisz, to zawsze wybuchasz. I do
braku karabinu dachowego. Chociaż kolejna wersja ma. Także co? Kupuj go. No chyba, że po prostu wolisz po prostu skipnąć do kolejnej wersji, bo na pewno jest gorszy niż T-72A. Pod względem pancerza i wielkości magazynu na pewno jest dalej. Ale jako pierwszy MBT jest dobry, bo poznasz i mechanikę samo automatycznego ładowania, dobrego pancerza, mobilności i jeszcze innych aspektów, których zapomniałem. BMP3 nie będę go omawiał, bo to nie o tym odcinek, a jak zobaczyliście hajki, ma naprawdę zabójcze. BMP3 z dwiema lufami i radarem. Nic tutaj nie muszę dodawać i to, że nawet jak walniesz mu w magazyn amunicyjny, to jest tylko 40% szans, że wybuchniesz. Już nieraz dostawałem magazyn i przeżywałem. Także... Życzę wam miłej gry i oglądania, a ja się teraz z wami żegnam i idę zobaczyć, co byście chcieli jako kolejne.